Od kilku lat przedsiębiorstwo energetyki cieplnej Legionowo to już nie tylko wytwórca i dostawca ciepła. W 2015 roku PEC decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został wyznaczony operatorem dystrybucyjnym energii elektrycznej po dawnym mazowieckim kombinacie budowlanym. Dostarczamy energię dla 15 odbiorców w ramach 26 przyłączy energii elektrycznej. Rozdzielnia PZO, na której się znajdujemy, jest zasilona dwoma liniami, niezależnymi liniami od wyższego operatora, którym jest PGE Dystrybucja S.A. Po uruchomieniu kogeneracji PEC już nie tylko dystrybuował energię elektryczną, ale też zaczął ją produkować. W 2016 roku wybudowaliśmy nowe przyłącza z kogeneracji, żeby zapewnić niezawodność dostaw energii dla odbiorców zasilanych z naszej sieci. W ubiegłym roku Legionowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wyprodukowało 44 600 MWh energii elektrycznej. 6% z tego jest wykorzystywane do produkcji i dostawy ciepła, a 32% jest dostarczane do odbiorców zasilanych z PEC-owskiej sieci energetycznej. Reszta wyprodukowanego prądu jest sprzedawana na giełdzie towarowej w ramach rozliczeń z operatorami.